Marzena Kawa, dzień dobry. Marzec pożegna nas ciepłem, dużą ilością słońca, ale ciepło nie zostanie z nami zbyt długo. W nocy pogodnie, miejscami na krańcach zachodnich wręcz bezchmurnie i tylko na południowym wschodzie, na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie więcej chmur i tu miejscami popada niewielki deszcz, ale te opady będą zanikać. Nad ranem sporo mgieł, zwłaszcza na krańcach południowych, a temperatura od 6 stopni w Suwałkach do 10 w Krakowie. W rejonach podgórskich chłodniej, tam 3-4 stopnie. Rano i przed południem sporo mgieł, które dość szybko powinny zanikać. Będzie dużo słońca, a na zachodzie wspomniane już bezchmurne niebo. I tylko na Podkarpaciu więcej chmur. W Bieszczadach i w Tatrach może pokropić, a około godziny 10 temperatura od 12 do maksymalnie 16 stopni. Po południu nigdzie nie będzie padać, ale na południowym wschodzie jeszcze będzie się chmurzyć. Poza tym dużo słońca i bardzo ciepło, jak na ostatni dzień marca. Na termometrach od 17 stopni w Suwałkach do 20.